Dzień dobry, o poranku. Powiem wam, że przeszło mi tu jakieś tornado z samego rana. W tej kuchni. Chłop się szykował do roboty. Normalnie tornado mi zrobił. Mam pełno kłaków na bluzce, bo przecież musiałam koty rano wypieścić. Które już tutaj siedzą. Nos mam jakiś zawalony. Coś mam z nosem. Ojejku, powiem wam, że tak. Robimy kawę. Robimy kawę i zaczynamy ten dzień. Ojejku. No. I tyle. Chyba mi wody nie starczy, oczywiście. Jak zawsze. Życzę wam miłego oglądania, smacznej kawusi i fajnego dnia ogólnie. Gdzie ja mam ten do kawy? Boże, ja jestem dzisiaj, ja jeszcze śpię. No tak usprzątałam, że nie wiem, gdzie to mam. Czekajcie. Aha, tu leży. Zlewie. Dobra, mam. Ja wiem, jak ten mój chłop się do roboty szykuje, to wam powiem, że potem to jakby jakiś tornado jakieś jakby przeszło. Ja nie wiem. Czy to tylko u mnie tak... takie się dzieją rzeczy. Dobra, robię kawkę. Co ja chciałam? To. Jest. Pianka jest. Posłodzimy sobie i lecimy na obchód. Idziemy na obchód, zobaczyć, co tam słychać u tych dziadów, co tak piją z rana. Na co czekasz, kłębuniu? Co to za brud? Idziesz ze mną na obchód? Chodź, idziemy na obchód. Idziesz? No powiem wam, że jest dzisiaj chłodniej. No przyszedłeś. On ze mną idzie zawsze. Tak? Chodź, idziemy na obchód. Powiem wam, że jest chłodniej. W ogóle ma być dzisiaj tylko 23 stopnie. Tylko albo aż. Ale idę wam pokazać, bo coś zobaczyłam. Patrzcie. Różyczka mi puściła, jaka piękna, śliczna. Później pójdę, zobaczę resztę. Bo ta biała to w ogóle chyba nie puściła w tym roku. I tutaj trochę czerwony. I muszę to zabrać. Ojej. I czerwona puszcza. To takie małe z Biedronki kiedyś kupiłam i one potem je wkopałam do ogródka i rosną. No. Wszystko mi zarosło. Tragedia. Tragedia. Mamy kawkę, idziemy do kur. A kto to jeszcze do mnie tutaj idzie? Białasku, kochany. Białunio. Idziemy do kur? Idę, już idę. O, ten się położył. Kłębuszek. Dobra, do której idzie ze mną? Idziemy. No przecież mówię, że idę. Sonia podkopała. Sonia to śpi w ogóle, a ja się drę. Widzę, że się podkopała do kur.
bo ja mam... Ty, to ty? To ty? Nie, to Soni robota jest, ja widzę. Czy to ty zrobiłeś? Bruno? Kto to zrobił? O, ej! Chłopie! I chyba Paweł rano garnek włożył, muszę wziąć to później zakopać. Bruno, to ty się kopałeś tutaj? Cio? Brunek? Nie, ja wiem, że to Sonia, bo... Ja wiem, że Sonia to potrafi, Bruno to jest za mądry na to. Bo ja miałam balkon uchylony, uchylam teraz balkon. Balkon uchylam na noc, żeby koty wchodziły. Wiecie, na dole taras. Zostaw! I ona chyba na dworzu dzisiaj spała, bo było gorąco, nad ranem widziałam, że przyszła do łóżka. Nie, Brunek? Sonia spała na dworzu? No. Jak ty pilnowałeś swojej dziewczynki? Co? Dobra. Która idzie na kawkę? Która to moja kawoszka? Mam kawkę. Cip, cip. Co wy takie wystraszone jesteście? Może coś tutaj się... Zaraz przyjdę. A może coś się tutaj działo w nocy? No może Sonia się wystraszyła, jak się kopała. Że to jakiś lis. Bruno, był tutaj lis? Bruno? Garnek później umyję i muszę im to zasypać. A ty będziesz tego mi z tego garka pilnował, Bruno, tak? Będziesz garka pilnował? Co? Ty tego nie zjesz, chłopie. One się boją... one się boją Bruna. Ja mówię, co one takie wystraszone? Co ty chcesz ode mnie? A co on coś pokaże, mi się uda. Brunek, pokaż jak się przytulałeś do mnie. Brunuś, Bruneczku, pokaż. Oj, a ty się wyspałeś? O matko, wyspałeś się w ogóle? Ty się wyspałeś? Wyspałeś się? Boże, idę do was. No i co? Słuchajcie, powiem wam, że widzicie, tam siedzi ta indyczka. Wczoraj Paweł obliczał, ona już czwarty tydzień siedzi na tych jajkach, więc 4 tygodnie podobno się wykluwają. No i lada moment powinno coś się wykluć. Ciekawa jestem, czy się coś wykluje, czy się nic nie wykluje. O, zabawdziaczkę przyniosłem. Rzucić ci zabawkę? Tak, a no musisz ładnie poprosić, daj pani Juni łapkę, daj łapkę, rzucić zabawkę ci, tak? Dobra, tylko gdzie ja ci to rzucę, bo tutaj na tą nową trawę, na tą nową, ale siad. No daj, jeszcze raz ci rzucić, no daj, daj, no daj. No daj, to ci rzucę, daj, no daj. No daj! No daj! No chodź! No Bruno, nie zawracaj gitary, rzucić ci czy nie? No chodź! No my wypijemy sobie kawkę. No chodź! Widzicie go w ogóle? A, wy go nie widzicie. Wy go nie widzicie. Bruno, no dawaj to! No to jak nie, to nie. Czekajcie, muszę tych celebrytów pokazać. Idzie kot. Chodź, kochanie, chodź. No tu jestem. Tu jestem, no chodź. Chodź. Kic, kic, kic. O, ten się już. No i co? Idziesz na rosół? Idziesz na rosół? Hmm? Przerażenie w oczach. Żartuję, żartuję. Nie stresuj się. O, ten to jest Laury. Ten, co idzie tutaj po... O, ten właśnie, co skoczył. Bo ma ogon taki ładny, zielonkawy. O, żurawie. Się nakręcają też z samego rana. No gdzie ty tutaj wlazłeś? Gdzie ty tutaj wlazłeś? Gdzie? Tutaj wlazłeś na te pustaki.
Nie wiem, co ja mam z tymi pusakami zrobić. Nie wiem, co mam zrobić z nimi, powiem wam. Nie wiem. Czy to gdzieś jakieś doły wysypać, pokruszyć, czy co? Nie. Fajnie jedzą. Co to za patyk? To Laura chyba przyniosła. Te koryta są fajne. Drugie Paweł zamówił. To jest chyba to mniejsze dla tych kur, a tamto większe mają tamte indyki tam dalej. No dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyspałaś się? Wyspałaś się? Chodź tutaj. Czy poczekaj, ty nie skacz. To ty to zrobiłaś tutaj? Sonia? Sonia, czy zrobiłaś to ty? Pewnie. Spokój, Sonia. Sonia. Sonia, ja do ciebie mówię. Ty to zrobiłaś? Sonia, dlaczego się podkopałaś tutaj? Sonia, chodź tutaj do mnie, mówię do ciebie coś. Podkopałaś się? Chodź tu. Już nie mam siły. O! Rzucić? Dobra, ostatni raz i idę. Chodź tutaj do mnie. Sonia, chodź tutaj. No tam boisz się jego, nie? Tak? Dlaczego się podkopałaś? No, pytam się ciebie. Co tam chciałaś ciekawego zjeść albo zobaczyć, co? Boże, kochany. Cicho być. Orkiestra. Orkiestra. O Boże. O, moje kochane tu przyszło. Dziubasko, małe ty. Dziubaseczko, pogryziony jesteś, podrapany, albo nie wiem, co tutaj masz. Się podrapałeś, czy co? Idziemy. Idziesz, Białańku? Jeszcze do indyków pójdziemy małych. Dzień dobry. Co wy tam tak siedzicie? Chodźcie tu, a nie w oknie siedzicie. Chodźcie. Wczoraj wieczorem pojechałam, znaczy wieczorem, po południu, po Laurę. A one co? One sobie wyszły, bo Paweł się furtkę zamknął. Dobrze, była Amelka w domu. Weszły mi do szklarni. Obgryzły mi dwa pomidory. Super, ale je uratowałam. O, moje przyszło, mój kochany, o, zgromadzenie. Wiecie, wiecie, one chodzą za mną. Mleka chyba chcą. One za tą kawą moją chodzą. Bo ja sobie kawę zrobiłam i wyszłam i nie dałam im kawy. Ej, Boże, nie dałam im mleka. Co ja pierdzielę za głupoty. No, kocie, kocie, moje kłębuszki, kochany moje. Po co tam wchodzisz? Po co tam wchodzisz? Wyjdź stamtąd. Gdzie jeszcze jeden czas? A tam się. W goście tam przyszedłeś. Chodź, bo się rzucą na ciebie jeszcze. Białasek! Wychodź stamtąd. Dobra, ja stąd idę, to i on pójdzie. No, ładny przykład dajesz. No, ładnie. Ładnie uczysz. Widzicie? Taki przykład dałeś. Dobra, chodźcie. Chodźcie, koty. Idziemy. Boże, jaki tu Saigon. A jeszcze do wiewiórki wejdziemy. O, tu mam trawę. Nie wiem, co z tym zrobić. Wiewióreczka sobie tam. Wychodzisz? Wynieście? Ona sobie wyjdzie. No. Dzisiaj muszę wypielić te. Cukinie. Kwiaty mi rosną i tak mi po deszczach to zarosło. Ale dlaczego są takie plamy? To jakaś inna odmiana chyba jest. A, tu jest jakaś inna odmiana. Ja to mieszałam, kurczę. Nie pamiętam. Patrzcie, na tych śmieciach robi siku. Widzicie? Na śmieciach. Bo to jest wszystko wypielone. I tak położyłam, żeby to gdzieś, nie wiem... Paweł to musi sprzątnąć. No.
Będzie padać, bo zobaczcie tam jaka, nie wiem czy widać, jaka chmura idzie. Taka deszczowa. No, dobra, lecę. Lecę do domu. Uwielbiam, jak te żurawie tak sobie śpiewają. Wtedy czuję się, jakbym była naprawdę na wakacjach na Mazurach. Bo na Mazura, jak jeździliśmy na Mazury, zobaczcie jaka chmura. Na Mazurach, jak jeździliśmy pod namiot, to te żurawie na polu chodziły też na Mazurach i zawsze nas budziły z samego rana o 4, 5. I teraz tutaj też są te żurawie, więc fajnie. Gdzie ty tutaj? Co ty tutaj? Dobra. Lecimy. Idziemy wypić kawkę do końca i lecimy dalej z tym dniem i do zobaczenia później.